kiedyś wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Szczęść Boże, dzieci Boże. Mam nadzieję, że udało wam się uczestniczyć we mszy świętej online i że teraz każdy z was już jest tak duchowo uświęcony i chce jak najlepiej wysłuchać tej naszej roratniej nauki. Ostatnio was, drogie dzieci, bardzo długo trzymałem w niepewności. Nie mówiłem za bardzo, jaką tajemnicę skrywają właśnie nasze sekretne drzwi. Dlatego dzisiaj otworzymy je już na samym początku, aby jeszcze lepiej zrozumieć Eucharystię, która przecież jest schodami do nieba. Więc przekonajmy się, co nasze sekretne drzwi skrywają. Uwaga, otwieram nasze sekretne drzwi. Przyjrzyjcie się dobrze, co znajduje się na tym naszym obrazku. Pytanie jest bardzo proste, więc i odpowiedź będzie też bardzo prosta. Mianowicie na naszym obrazku widzimy rozmodlone, pięknie modlące się dziecko, które zobaczy, jak ma wspaniale złożone ręce. Ręce, dłonie skierowane właśnie w stronę nieba, skierowane w stronę Pana Boga. Drogie dzieci, każdy z nas, mały czy duży, dziecko czy dorosły, właśnie podczas modlitwy prosi Pana Boga o pomoc. Bóg, wiemy o tym doskonale, że jest wszechmogący i że tylko On może nas wesprzeć w tych takich najtrudniejszych sprawach. Może nam podpowiedzieć, doradzić, co mamy zrobić, jak się zachować, jaką podjąć decyzję. I muszę wam powiedzieć, że właśnie w czasie mszy świętej jest taka specjalna modlitwa, w której my, lud, prosimy Pana Boga o pomoc. Nazywamy ją oczywiście modlitwą wiernych, bo modlimy się w intencjach osób, które przychodzą na Eucharystię, które we mszy świętej uczestniczą. Najpierw modlimy się za cały Kościół, czyli za tych wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan. Potem modlimy się za papieża, biskupów, księży. Następnie polecamy już nasze konkretne intencje, na przykład prosimy o łaskę zdrowia dla rodziców, modlimy się za chorych, o pokój na świecie, polecamy naszych nauczycieli, prosimy o siły dla lekarzy w tym trudnym czasie epidemii. Ale także modlimy się za zmarłych, prosząc dla nich o dar nieba. I na samym końcu już modlimy się za tych, którzy właśnie uczestniczą w danej mszy świętej. I drogie dzieci, na każde z tych pięciu, albo też i sześciu wezwań, odpowiadamy co? Pamiętacie, kiedy ksiądz mówi, Ciebie prosimy? Wszyscy odpowiadamy, wysłuchaj nas, Panie. Modlitwa wiernych kończy liturgię słowa. O tym, jakie są dalsze części mszy świętej i tak w zasadzie, co one oznaczają, dowiemy się, ale na naszych kolejnych roratach. Teraz jednak połączmy się z naszym księdzem Dorianem, który, jak wiemy, jest w Łaziskach Górnych ekspertem od liturgii, bo myślę, że on nam opowie o tym, jaka jest w ogóle historia modlitwy wiernych i Wielkiego Piątku. Posłuchajmy go zatem. Moi drodzy, cieszę się, że znowu możemy stanąć do naszych rozważań roratnich. Dzisiaj chcemy się dowiedzieć coś więcej na temat historii modlitwy wiernych, ale także i tego, jak ona występuje w wersji rozbudowanej. Moi drodzy,
Modlitwa wiernych, czyli modlitwa powszechna, występuje teraz w każdej mszy świętej. Myślę, że nie uczestniczyliście jeszcze w mszy świętej, gdzie tej modlitwy nie było. Ale wyobraźcie sobie, że ta modlitwa wiernych dopiero wróciła z powrotem po Soborze Watykańskim II. Na kilka wieków zniknęła tak naprawdę z liturgii Kościoła. Kiedyś było tak, że modlitwa wiernych wyglądała w ten sposób, że ksiądz obracał się w kierunku ludzi, rozkładał ręce, mówił oremus, czyli módlmy się, składał ręce, obracał się do ołtarza i rozpoczynało się ofiarowanie. Nie było tak naprawdę modlitwy wiernych. A jak jest z historią modlitw wiernych? Gdzie znajdziemy pierwsze przesłanki do tego, żeby móc właśnie mówić o modlitwie wiernych, o modlitwie ludu Bożego? Pierwszą przesłankę znajdziemy u świętego Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza, gdzie pokazuje nam święty Paweł, za kogo i po co mamy się modlić. Ten fragment, myślę, że teraz już możecie zobaczyć poniżej. Ten fragment z pierwszego listu do Tymoteusza. To jest pierwsza przesłanka, gdzie możemy mówić o modlitwie powszechnej. W pierwotnym kościele modlitwa wiernych występowała raczej w sposób spontaniczny. Mało kto ją notował. Ojcowie kościoła wspominali, że występowała. Wiadomo, moi drodzy, że w V wieku w Rzymie przy uroczystych celebrach papieskich, przy uroczystych mszach, których sprawował papież, występowały takie modlitwy jak Orationes Solemnes. Moi drodzy, to była taka rozbudowana modlitwa wiernych, gdzie diakon podawał treści, intencje modlitwy wiernych, później następowała modlitwa w ciszy całego ludu Bożego, a następnie główny celebrans, czyli papież, modlił się tak zwaną kolektą, modlitwą, gdzie zbierał te wszystkie modlitwy całego ludu Bożego w jednym głosie. I myślę, że ta forma jest nawet dla was znana, tych rozbudowanych wezwań. Myślę, że niejednokrotnie już uczestniczyliście w celebracjach Wielkiego Piątku, w celebracjach męki i śmierci Jezusa Chrystusa. To właśnie tam, w celebracjach Wielkiego Piątku, znajdziemy taką rozbudowaną modlitwę wiernych aż z 10 wezwań, gdzie pierwsze podawana jest intencja, potem jest chwila ciszy i później ksiądz, który jest głównym celebransem całej liturgii Wielkiego Piątku, zbiera wszystkie modlitwy w jednej modlitwie prezydialnej. I moi drodzy, w tej modlitwie, rozbudowanej modlitwie, którą odmawiamy w Wielki Piątek, możemy wyróżnić różne wezwania, różne intencje. Na przykład o jedność Kościoła, na przykład za cały Kościół, za papieża, za biskupa, za Żydów, za niewierzących w Boga, za niewierzących w Chrystusa i wiele innych, aż 10 takich wezwań, gdzie chcemy właśnie modlić się i powierzać Panu Jezusowi te wszystkie stany nie tylko Kościoła, ale także osoby niewierzące. Współcześnie modlitwa wiernych, moi drodzy, może być swobodnie konstruowana. Nawet myślę, że niejednokrotnie i wy podawaliście modlitwy, wezwania modlitwy wiernych, kiedy ksiądz wychodził do was z mikrofonem i pytał, za kogo chcemy się dzisiaj modlić? I moi drodzy, jednak w takim tworzeniu modlitwy wiernych potrzeba pamiętać o 4 podstawowych intencjach. Po pierwsze, za cały Kościół. Po drugie, za rządzących i o zbawienie całego świata. Po trzecie, za ludzi doświadczających różnych trudności. Po czwarte, za miejscową wspólnotę. O tych 4 podstawowych intencjach trzeba pamiętać. A ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego dopowiada nam, że tych intencji może być maksymalnie 6. Tak więc myślę, moi drodzy, że tyle z historii kształtowania się modlitwy powszechnej, modlitwy wiernych, wam wystarczy. Pamiętajcie, że modlitwa wiernych, jak sama nazwa wskazuje, należy do wiernych, a nie do księdza. Więc jeżeli
jesteście w kościele, będziecie w przyszłości w kościele i będziecie chcieli włączyć się w modlitwę wiernych, przeczytać wezwania, ułożyć swoje, to śmiało. Zachęcamy was do tego, żeby też móc współtworzyć liturgię mszy świętej, współuczestniczyć. Pamiętajcie też, że rozbudowana modlitwa wiernych, która jest złożona z 10 wezwań, odmawiana jest w Wielki Piątek. I to jest jedna z najstarszych, i to jest jedno z najstarszych świadectw tego, że ta modlitwa wiernych występowała w pierwotnej liturgii Kościoła. Halo, halo, księże Rafale, oddaję ci głos. No, trzeba powiedzieć, że naprawdę było to bardzo ciekawe, co powiedział nam przed chwilą ksiądz Dorian. Jednak rzeczywiście prawdą jest to, że człowiek całe życie się uczy. Drogie dzieci, ja jestem ciekawy, co wyście dzisiaj zapamiętały z tej naszej roratniej lekcji, z roratniej nauki. Więc pozwólcie, że znowu zadam wam dwa pytania. Pierwsze pytanie, za kogo się modlimy w ostatnim wezwaniu modlitwy wiernych? I drugie pytanie, kiedy odmawiamy taką bardzo rozbudowaną modlitwę wiernych? Nadsyłajcie do nas odpowiedzi, bo bardzo na nie czekamy i też wiele radości nam sprawiają. Trzymajcie się i do zobaczenia znowu. Z Panem Bogiem!